No to trzeci dzień lektorskiego daily i dzisiaj pytanie, które podesłała Paula. Jak nie zaczynać pracy z mikrofonem? To pytanie jest trudne, dlatego że jest tyle rzeczy, które można by powiedzieć dotyczących tego, jak nie zaczynać pracy, albo jakich błędów unikać na początku, że właściwie nie wiem tak naprawdę nawet od czego zacząć. Ale prawda jest taka, że pierwsze co mi przychodzi do głowy, to to, co powiedziałem w filmie dotyczącym robienia pierwszego dema, że kiedy kupujemy pierwszy mikrofon, zaczynamy z nim pracować, to bardzo ważne jest, żeby dać sobie czas na to, żeby ten mikrofon poznać, żeby poznać swój głos w tym mikrofonie, czy nagrany za pomocą tego mikrofonu. I chyba jednym z najczęstszych błędów, albo najczęstszych strzałów w stopę, które po prostu początkujący lektorzy sobie robią, to jest to, że zbyt szybko wysyłają tego typu materiały w świat. I tego bym chyba unikał. Tego właśnie bym chyba unikał na początku. To się wiąże trochę z tym, że lektor powinien być bardzo świadomą osobą. To znaczy, lektor jest kimś, kto musi mieć świadomość tego, co robi tak naprawdę na wszystkich płaszczyznach. Zarówno na płaszczyźnie językoznawczej, jak na płaszczyźnie krasomówczej, na płaszczyźnie technologicznej, na płaszczyźnie właśnie aktorskiej, narracyjnej i tak dalej. Nie da się nauczyć tego wszystkiego i nie da się zdobyć tej świadomości tuż po otwarciu pudełka i wyciągnięciu mikrofonu z niego. To wymaga czasu. Musimy się nauczyć tej maszyny, musimy nauczyć się nią posługiwać, musimy nauczyć się posługiwać swoim głosem przy tym mikrofonie. To wszystko wymaga czasu, więc wydaje mi się, że jeśli miałbym odpowiedzieć najkrócej, jak nie zaczynać pracy z mikrofonem, to powiedziałbym nie zaczynać szybko. Dać sobie czas na to, żeby się z tym wszystkim oswoić, żeby tego wszystkiego się nauczyć, żeby to wszystko poznać, żeby zbudować świadomość pracy z tym mikrofonem, a później przychodzi czas na wysyłanie dema, na robienie realizacji, na tworzenie nowych materiałów i tak dalej, ale wszystko w swoim czasie, wszystko po kolei i wszystko w taki sposób, żeby zdążyło się to poukładać i żeby w każdym momencie lektor był świadomy tego, co robi. I jeśli tę świadomość zachowamy, jeśli tego będziemy pilnować, to zawsze będzie znacznie łatwiej o efekty, znacznie szybciej będzie szedł rozwój, znacznie łatwiej będzie się odnaleźć w tej branży, w tym zawodzie, pod warunkiem właśnie, że damy sobie na to wszystko czas. Takie oto krótkie pytanie i krótka odpowiedź dzisiaj, a co będzie jutro? Zobaczymy. Już o 18:00 jutro znowu na kanale widzimy się w kolejnym Daily z Lektorem. Do zobaczenia i trzymajcie się!